Pod koniec lat 80. za napisanie pewnej specyficznej książki jej autor został obłożony fatwą, czyli pewnego rodzaju klątwą. Do dnia dzisiejszego krąży nad nim widmo śmierci. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na naszym kanale. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że poświęcacie nam chwilę dosłownie, aby obejrzeć kolejny odcinek. Kłaniam się pięknie tym, którzy zasubskrybowali nasz kanał. Kłaniam się także tym, nie mniej pięknie, którzy jeszcze tego nie uczynili, ale tutaj Was, moi drodzy, zachęcam do tego, byście poświęcili dosłownie 3 sekundy na to, aby kliknąć w odpowiednie pole z napisem subskrypcja i wtedy dołączacie do naszego elitarnego grona subskrybentów i witam serdecznie i gorąco nasze elitarne grono patronów, którzy spoglądają na nas ze strony i platformy Patronite. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie dołączyć do nich, to właśnie tam Was odsyłam. Moi drodzy, dziś odcinek dotyczący nie tak dawnej historii, bowiem jego jeden z głównych bohaterów żyje i no właśnie jest to życie dosyć mroczne, ponieważ obok wielkiej popularności ciąży nad nim widmo tego, że w pewnym momencie może bardzo brutalnie zostać pozbawiony życia. A to wszystko przez książkę, którą napisał swego czasu i która to nie spodobała się bardzo wysoko postawionemu politykowi ze świata islamu. Ale zanim do tej historii przejdziemy, musimy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest fatwa. Bowiem powiedziałem we wstępie, że jest to pewnego rodzaju klątwa. No i tutaj wszyscy znawcy islamu z pewnością będą rzucać we mnie kamieniami, ponieważ w świetle prawa, w świetle filozofii islamu jest to oficjalne pouczenie dotyczące stosowania prawa islamu udzielane przez muftiego w sprawach religijnych i prawnych. Taka jest oficjalna definicja. Natomiast mówiąc potocznie, fatwa to pewnego rodzaju klątwa. To pewnego rodzaju słowna klątwa dotycząca różnych zachowań czy też działań stojących w sprzeczności, czy też mówiąc wprost, obrażających świat islamu. Przejdźmy zatem dalej. Ponieważ fatwa czasem zawiera jakieś konkretne wskazania w indywidualnej sprawie. To, o czym przed chwilą mówiłem. No i właśnie tutaj tematem dzisiejszego odcinka jest fatwa czy też klątwa rzucona przez niekogo innego jak Ajatollaha Chomeiniego, skazująca na śmierć brytyjskiego pisarza Rushdie'a, autora książki pod tytułem Szatańskie wersety. Moi drodzy, no właśnie, Ruhollah Chomeini, człowiek, który zapisał się w historii najnowszej jako ten, który stanął na czele słynnej rewolucji irańskiej, kiedy to został obalony rząd szacha, no i właśnie to on przejął władzę. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy tego, czy chcielibyście posłuchać o tym, jak szach Iranu, szach Pahlavi, został odsunięty od władzy, jakie były bardzo kontrowersyjne jego perypetie po wyjeździe z jego ojczyzny. Dajcie znać w komentarzu, z pewnością ten temat zagości na naszym kanale. Ale wracając do Chomeiniego. Był to szyicki przywódca duchowy i polityczny, no i przede wszystkim kojarzy nam się z rewolucją islamską. Był też Ajatollahem, politycznym przywódcą Iranu jako najwyższy przywódca. Funkcję tę sprawował w latach 1979-1989, czyli przez dekadę. Natomiast, no właśnie, postać pisarza, który już został przeze mnie wspomniany, to rzecz jasna Sir Salman Rushdie, który jest brytyjskim pisarzem i eseistą z pochodzenia indyjskiego, specjalizuje się w tematach związanych z subkontynentem indyjskim i relacjami świata zachodniego ze wschodem. No i właśnie, moi drodzy, mamy rok 1988, kiedy wtedy to Salman Rushdie opublikował Szatańskie wersety, był już cenionym autorem 3 innych powieści, w tym dyptyku Dzieci Północy i Wstydu. Jestem swoją drogą ciekawy, czy czytaliście dzieła tego pisarza, dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, przechodzimy zatem dalej, bowiem musimy wspomnieć o tym, że był bardzo uznanym pisarzem. Zdobył
jedną z najbardziej pożądanych przez twórców literatury nagrodę, nagrodę Bookera, czyli w świecie literatury, w świecie czytelnictwa był osobą bynajmniej nieanonimową, był pisarzem dość znanym. No i jego pozycję w tym literackim świecie miała ugruntować kolejna powieść, jego czwarta powieść pod tytułem Szatańskie wersety. W swojej powieści zawarł doświadczenia człowieka żyjącego na styku kultur muzułmańskiego Hindusa, wychowanego od 13 roku życia w brytyjskich szkołach. Czyli mamy zderzenie dosyć potężne dwóch światów. W Szatańskich wersetach Rushdie próbował opisać pasjonującą go od dzieciństwa historię powstania najmłodszej z wielkich monoteistycznych światowych religii, czyli islamu. No więc naprawdę pokusił się o bardzo poważne dzieło. Opisanie powstania islamu to rzecz naprawdę monumentalna. No wspomnijmy także o tym, że istotnie jest to najmłodsza z tych wielkich światowych monoteistycznych religii. Rushdie przedstawił w swojej książce, czyli w Szatańskich wersetach, Mahometa jako zwykłego człowieka, nie jako proroka, nie jako człowieka wielkiego dla islamu oczywiście. Był to w jego książce i jest to w jego książce zwykły człowiek podlegający zwykłym ludzkim wahaniom i emocjom. Moi drodzy, no i tytułowe Szatańskie wersety to specyficzny, apokryficzny fragment Koranu dopuszczający oddawanie czci lokalnym boginiom z Mekki. Prorok miał prawdopodobnie wykreślić ten fragment z pierwotnej wersji tekstu jako podyktowanego przez kuszącego go diabła. Choć swoją drogą, nie wiem czy śledzicie najnowsze doniesienia historyków i archeologów, niektórzy z nich twierdzą, że Koran został spisany znacznie wcześniej niż wtedy, kiedy po ziemi kroczył Mahomet, więc no tutaj pewne dyskusje nadal trwają, czy Mahomet ma rzeczywiście tak wiele wspólnego z Koranem, ale to jak gdyby zostawmy na inną rozmowę. No i książka pod tytułem Szatańskie wersety ukazuje się we wrześniu roku 1988. Oczywiście nie możemy jej uznać za książkę naukową, nie możemy jej uznać za książkę podchodzącą w sposób naukowy, warsztatowy do tematyki islamu. Rząd Indii, co ciekawe, już tydzień po wydaniu książki Rushdiego wprowadził zakaz, kategoryczny zakaz wwożenia jej do tego kraju. Mimo to podczas demonstracji przeciwko książce Rushdiego wtedy właśnie zginęło kilkanaście osób. Były to przeogromne demonstracje. Przez kilka miesięcy po publikacji książki w Wielkiej Brytanii doszło do kilku dość poważnych muzułmańskich demonstracji przeciwko powieści, no ale pisarz wtedy kompletnie prawdopodobnie nie spodziewał się, jakiż to dostanie prezent na walentynki roku 1989. Otóż właśnie 14 lutego 1989 roku przywódca irańskiej rewolucji, czyli Ayatollah Khomeini, nakazał, oficjalnie nakazał, rzucając fatwę wiernym islamowi zabicia autora Szatańskich wersetów oraz wszystkich, którzy przyczynili się do wydania książki, jak sam stwierdził, obrażającej islam. Tym samym na Rushdiego i jego współpracowników zapadł wyrok śmierci. Irańska organizacja, bardzo ciekawa, oczywiście pod kątem struktury, ogłosiła nagrodę dla zabójcy Salmana Rushdiego. Był to okrągły $1 000 000. O fatwie poinformowała samego pisarza telefonicznie reporterka BBC, pytając, co to za uczucie, dowiedząc się, że ciąży na tobie wyrok śmierci. No i sam Rushdie miał wspomnieć, że nie jest to dosyć przyjemne. Nie zdawał sobie prawdopodobnie jeszcze wtedy sprawy, że jego życie właśnie w tym momencie, w wyniku rzuconej przez Khomeiniego fatwy, diametralnie się zmieniło. Pierwszą noc po ogłoszeniu wyroku przez Khomeiniego Rushdie spędził jeszcze we własnym domu, ale następnego ranka wraz z małżonką rozpoczął wielomiesięczną tułaczkę po wynajętych domach, będących jednocześnie swoistymi kryjówkami przed ludźmi próbującymi wykonać rzuconą przez Khomeiniego fatwę.
Moi drodzy, ochraniający go pracownicy Scotland Yardu, ponieważ rząd brytyjski włączył się bardzo mocno w ochronę brytyjskiego pisarza, starali się przez 10 lat chronić Rushdaya. Stali się jego nieodłącznymi towarzyszami. Wożono go pancernym samochodem. Nie miał prawa samodzielnie zrobić kroku, ani nawet wykonać telefonu. Musiał wymyślić sobie nowe nazwisko, pod którym zameldują go w kolejnym przydrożnym hotelu będącym jego kryjówką. Przejdźmy w naszej opowieści krok dalej, ponieważ Rushdie przybrał sobie ten pseudonim, o którym przed chwilą powiedziałem, i ten pseudonim brzmiał Joseph Anton. To bardzo specyficzna kombinacja imion i nazwisk jego dwóch ulubionych pisarzy, Josepha Conrada i Antoniego Czechowa. No i pod tym pseudonimem Salman Rushdie żył przez ponad 10 lat. Wielka Brytania, której był obywatelem, no właśnie nie podjęła w jego sprawie żadnych kroków dyplomatycznych, choć zapewniała mu ochronę m.in. Scotland Yardu, ale temat ochrony Rushdaya był bardzo często podnoszony przez brukowce, ponieważ brukowce wypominały koszty związane z ochroną pisarza. Przez wiele krajów przewalały się, mówiąc wprost, islamskie demonstracje, których uczestnicy domagali się głowy pisarza. Szatańskie wersety palono na stosie, zastraszano wydawców, zastraszano ich w różny sposób. Oczywiście najbardziej powszechny to listy z pogróżkami. W większości krajów muzułmańskich wprowadzono kategoryczny zakaz, który obowiązuje do dzisiaj, przeciwko posiadaniu tej książki. Włoskiego tłumacza szatańskich wersetów, czyli Ettore Capriolo, kilkukrotnie pchnięto nożem. Norweskiego wydawcę Williama Nygaarda postrzelono, natomiast japoński tłumacz książki Salmana Rushdaya, czyli Hitoshi Igarashi, został zasztyletowany w budynkach kilku wydawnictw, które wydawały szatańskie wersety, podłożono nawet ładunki wybuchowe. Moi drodzy, Salman Rushdie stwierdził po ataku na World Trade Center, że zawsze powtarzałem, że to, co mnie spotkało, jest zaledwie prologiem, wstępem do nieszczęść, które dotkną wielu, wielu ludzi. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi sytuacji związanej z zamachami w Nowym Jorku, to w tym miejscu znajduje się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, który właśnie tej kwestii dotyczy. Moi drodzy, sam Ayatollah Khomeini umiera w roku 1989, jednakże nie oznacza to, że fatwa zostaje w jakiś sposób anulowana. Fatwa to edykt, którego nie da się odwołać. I nagroda za głowę pisarza wciąż oficjalnie obowiązuje. Niezależna od rządu w Teheranie religijna fundacja zwiększyła za głowę pisarza kwotę, która jest do uzyskania, na, uwaga, 3,3 miliona dolarów. Więc Salman Rushdie jest w dalszym ciągu, pomimo tylu lat, zagrożony. Moi drodzy, warto wspomnieć tu o jednym z ostatnich wydarzeń z życia Rushdaya, ponieważ pisarz żyje do dnia dzisiejszego. 12 sierpnia 2022 roku podczas jednego ze spotkań autorskich został zaatakowany przez nożownika, wyszedł z tego ataku, ale wspomniałem Wam o spotkaniu autorskim i w tym momencie możecie zachodzić w głowę, no jak, on jest strzeżony, nie może się pojawiać publicznie, a tu nagle spotkanie autorskie. Tak, są od czasu do czasu organizowane spotkania autorskie z tym pisarzem, ale są one utrzymywane praktycznie do końca w ścisłej tajemnicy. Dopiero kiedy Rushdie przybywa, wtedy to spotkanie autorskie się odbywa. Zaproszeni goście przechodzą też bardzo specjalną i rygorystyczną selekcję. Jednak jak widzicie, ta selekcja nawet współcześnie nie jest na tyle rygorystyczna, żeby nie doprowadziła do takiego wydarzenia jak to z 12 sierpnia 2022 roku. Jestem ciekawy, czy czytaliście szatańskie wersety, jak zapatrujecie się na kwestię rzucenia fatwy na pisarza, który dotyka w swojej książce problemu islamu. Wypatruję zatem Waszych komentarzy pod tym odcinkiem, zachęcając Was jednocześnie do zostawienia kciuka uniesionego w górę, do subskrypcji naszego kanału, a przede wszystkim do wyglądania kolejnego premierowego odcinka z cyklu Dawno Temu.